nowy Lexus NX. SUV z napędem hybrydowym. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Jelenia Góra przywitała zawodników i zawodniczki rywalizujących w górskich szosowych mistrzostwach Polski. O medale mieli rywalizować juniorzy, elita mężczyzn, elita kobiet, a także amatorzy na dwóch dystansach, fan i pro. Rozpoczęli wszystko juniorzy od początku na trudnej, selektywnej trasie próby ucieczek. Wreszcie na czoło wysforowało się dwóch kolarzy i oni stoczyli ze sobą walkę o złoty medal. Mistrzem Polski w kategorii juniorów został Dawid Adamczyk, wicemistrzem Dominik Wewiór, a brązowym medalistą Jakub Działowy. Dużo trenowaliśmy na zgrupowaniu, żeby osiągnąć tak wielki sukces. Ostatni podjazd było patrzenie jeden na drugiego, spokojnie jechaliśmy, aż zaatakowałem na końcówce i udało się. Po juniorach na starcie pojawiła się elita kobiet, a w stawce między innymi mistrzyni Polski ze startu wspólnego z tego roku Paulina Gus z Dzierżoniowa. Ja staję na starcie z bojowym nastawieniem, a co będzie, wyścig pokaże. Paulinie Gus nie udało się wywalczyć złotego medalu. Mistrzynią Polski po 5 okrążeniach okazała się Paulina Brzeźna-Wędkowska, reprezentująca toruński klub kolarski Pacyfik. Wreszcie amatorzy. Nie brakowało chętnych, którzy chcieli zmierzyć się z trudną trasą, przypomnijmy, meta usytuowana na samym końcu przesieki koło ośrodka wypoczynkowego Chybotek. Kilka kilometrów trzeba się było wspinać, aby osiągnąć kreskę. I dla wielu zawodników rywalizujących na dwóch dystansach, fan 2 okrążenia lub pro 4, była to okazja do zmierzenia się z samym sobą, ze swoimi słabościami. Kilku najlepszych oczywiście rywalizowało o zwycięstwo, a byli w stawce kolarze, którzy na co dzień rywalizują choćby w maratonach MTB. I na krótszym dystansie, na dystansie fan najszybszy okazał się Mariusz Piasecki. Trasa dosyć wymagająca, przede wszystkim tu pod górę. Pogoda super, jak na dzisiejszy wyścig. I się jechało dosyć fajnie, tym bardziej, że wygrał. 4 okrążenia i dystans pro najszybciej pokonał doskonale znany w środowisku kolarskim Andrzej Kajzer. Walka to była 5 podjazdów, także tutaj na 3 była taka dosyć solidna selekcja, jak było widać. No i zaatakowałem na 4 podjeździe od samego dołu, tak żeby zgubić rywali, żeby już mieć ten komfort na ostatniej rundzie na metę, aby jechać samemu. I wreszcie najważniejszy wyścig, start elity mężczyzn. W stawce bardzo silna ekipa CCC Polsat Polkowice, ale nie zabrakło mistrza Polski z ubiegłego roku, Michała Podlaskiego, który w tym sezonie rywalizuje w barwach Active Jet Team, a tytuł wywalczył jeszcze jako zawodnik Bank BGŻ po wspaniałej walce z Markiem Rutkiewiczem. Obrona tytułu to jest chyba coś najcięższego tak naprawdę, bo zwyciężyć nieraz jest lżej niż bronić tytuł, no ale przyjechaliśmy tutaj z dobrym nastawieniem jako cała grupa. Bojowym i na pewno będziemy walczyć, łatwo skóry nie oddamy, a co się uda ugrać, to wtedy zobaczymy. Jak będzie okazja walczyć o medale, to na pewno będziemy walczyć. Jak będzie taka sytuacja, że będę się bardzo dobrze na trasie czuł, to na pewno będę chciał to wykorzystać i przełożyć na lepszy medal. Mamy bardzo silny skład, trasa jest ciężka, także myślę, że tutaj dzisiaj dla naszej ekipy się potoczy wszystko bardzo dobrze, no i wygramy. CCC wystawiło tutaj cały skład, no ale my też mamy dobrych kolarzy, którzy sobie dobrze radzą w górach, także na pewno będziemy tutaj walczyć i włączymy się o walkę o podium. Jak dostałem do ręki regulamin, byłem trochę zaniepokojony, że ten dystans jest taki, bym powiedział, niewielki jak na kategorię elitę. No jednak jak popatrzymy na przewyższenie i tak naprawdę na okrążeniu jest tylko zjazd albo podjazd, to oczywiście budzi to wielki respekt i zapowiada się bardzo, bardzo trudny, ale też myślę, że bardzo interesujący wyścig. Dystans dla elity to niewiele ponad 100 km, 8 trudnych rund, rund prowadzących po górach z metą w przesiece. Kilkunastu zawodników grupy CCC Polsat Polkowice z nadziejami, że ten wyścig rozstrzygną dla siebie w sposób bardzo korzystny, ale co na to przedstawiciele innych grup, choćby Mexlera, Active Jet Team czy Vibatechu Fujijory. Już zawodnicy są na pierwszej rundzie i utworzyła się już ucieczka, w której znaleźli się Marek Rutkiewicz z numerem 16, z numerem 19 Marczyński Tomasz,
24 Morajko Jacek, 26 Owsian, wszyscy TTC Polsat, również 31 Podlaski Michał, ubiegłoroczny mistrz górski Polski i dwóch młodzieżowców, 89 Wawak Bartłomiej z JBG 2 i 42, numer 42 Oborski Dominik z Pacyfiku Toruń. Ta grupka uzyskała kilkadziesiąt sekund przewagi, później ponad minutę i co ciekawe, w tej grupce wspomniany, oglądany Michał Podlaski, złoty medalista jeszcze w barwach Bank BGŻ z ubiegłego roku, Marek Rutkiewicz, który rok temu wywalczył srebro i Łukasz Owsian, który był brązowym medalistą, a więc wydaje się, że podium może być podobne, jeżeli ta grupa dojedzie do mety. Nie ma tutaj przypadkowych kolarzy, to są znakomici górale. Ci zawodnicy tutaj, myślę, że oni jadą właśnie po tytuł mistrza Polski. Nie widzę tam, no jest chociażby Maciej Paterski z tyłu, który jest również bardzo w dobrej dyspozycji, w dobrej formie obecnie, no ale jest czterech zawodników z CZC Polska z przodu i właściwie Paterski jedzie w takiej grupce, która kontroluje tą ucieczkę. Natomiast na pewno tutaj będzie ciekawy bój, który stoczy Michał Podlaski z zawodnikami CCC, choć jest z mniejszości, ale on tu się mocno szykował do tych mistrzostw i, no i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Zawodnik w ubiegłym roku wspaniale rywalizował z Markiem Rutkiewiczem. To wszystko rozstrzygnęło się na końcówce. Wtedy pokonał naszego utytułowanego zawodnika reprezentującego barwy CCC, co było sporą niespodzianką, ale w tym roku Michał Podlaski, będąc w czołowej grupie, pokazuje, że to nie jest przypadek, że on po górach lubi się ścigać, że on jest wartościowym kolarzem i chce się pokazywać z jak najlepszej strony, ale w tej uciekającej grupce nie ma wsparcia swojej drużyny. Tak, no tam się na początku widać zabierał, próbował zabierać Mariusz Witecki, tam był Emanuel Piaskowy z ekipy Active Jet, no ale nie wytrzymał tego tempa. Powiem może dwa słowa o tej górze. Otóż pierwsza część tego podjazdu na przesiekę jest taka dynamiczna, szybka, a później jak zawodnicy miną linię mety, zaczyna się ten właśnie trudniejszy odcinek i te ostatnie 1,5 kilometra to jest taki odcinek, gdzie miejscami jest około 20 nawet procent nachylenia. W związku z tym, no tam gdzie jest gdzie zaatakować, ale jest też gdzie strzelić z koła. Bardzo trudna, selektywna trasa. Wielu kolarzy mówiło, że trudniejsza runda niż ta, na której rozgrywano górskie mistrzostwa Polski w ubiegłym roku. Jak ty uważasz? O tyle może jest trudniejsza ta runda, że jest właściwie mamy tylko podjazd i zjazd i tam zawodnicy mieli jednak ten odcinek od Podgórzyna do Sosnówki mieli troszeczkę wydłużony i tam można było więcej jakby sił złapać, żeby zregenerować się. Natomiast tutaj jest taki swoisty interwał. No, przypomnę, że dystans nie jest długi, 110 km, ale zawodnicy mają 8 rund, ale 9 podjazdów, bo pierwszy podjazd, który wystartowali z Cieplic, pierwszy podjazd, który podjechali, no i później 8 rund, 9 podjazdów. Myślę, że to jest taka selektywna dosyć trasa, a poza tym no to wszystko też zależy jakby stopień ciężkości od tego, czy zawodnicy jadą bardzo szybko, a dzisiaj jadą bardzo szybko, czy tempo jest takie zrównoważone. Widzieliśmy, od tej grupki odpadł już Bartłomiej Wawak. To bardzo utalentowany młody zawodnik, który walczył tutaj o medal w kategorii orlików. On kibicom kolarskim znany jest też z tras MTB, a może nawet przede wszystkim z tras MTB. Dzielnie tutaj trzymał się koła faworytą, ale odpada. Jest dalej Michał Podlaski, jest Tomasz Marczyński, jest Marek Rutkiewicz i jest Łukasz Owsian, a więc ta czołowa grupka nam się kurczy. Czy wytrzyma Michał Podlaski tempo kolarzy CCC? No na pewno kolarze CCC nie będą jechali do końca w takim składzie. Na pewno będą chcieli odjechać od tej grupki i urwać się, żeby tego Podlaskiego nie ciągać za sobą, bo to jest dosyć groźny zawodnik. On pokazał w zeszłym roku, że przyjechał z Markiem Rutkiewiczem na metę, no i go po prostu ograł. Natomiast tutaj jest dosyć mocny skład CCC. Marek Rutkiewicz, Marczyński, również Łukasz Owsian. To są zawodnicy, którzy potrafią samotnie zaatakować. Myślę, że taki scenariusz jest tutaj jakby konieczny, już niemożliwy, tylko konieczny. To, żeby Michał Podlaski musiał po prostu pogonić tych zawodników z tej ucieczki. A dodajmy, Tomasz Marczyński, on bardzo dobrze wspomina Dolny Śląsk. W Złotoryi kilka lat temu został dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski ze startu wspólnego i w jeździe indywidualnej na czas. No i teraz właśnie Tomasz Marczyński próbuje skoku, próbuje uciec. Czy będzie dążył samotnie do mety?
No, Tomek Maczyński tutaj przypuścił swój atak. To jest taki atak właściwie, który ma sprowokować reakcję Podlaskiego, bo tylko on tutaj jest w konkurencji. No i myślę, że teraz należy piłka do Podlaskiego. Kalkulacja, o który medal walczymy. Czy walczymy o złoto, czy o srebro, czy walczymy w ogóle o medal. Czterech zawodników, a trzy medale do podziału. Tomasz Marczyński, on prowadzi, to jest kilkanaście, a chwilę później kilkadziesiąt sekund przewagi nad pozostałymi zawodnikami. On wrócił do ekipy z Dolnego Śląska, do CCC po przygodzie z Vacan Soleil. No i znów chce się pokazać z jak najlepszej strony i znów dla Dolnośląskiego klubu wywalczyć medal. Tak, to jest znakomity kolarz. Przypomnę, że w 2012 roku był 13 na Vuelta Espania, na turze wielkim, takim, gdzie się ścigają najlepsi zawodnicy i te World Troske Tury. No wrócił, rzeczywiście ekipa się rozpadła i wrócił do ZZC i myślę, że to jest dobre miejsce dla Tomka i powinien być wdzięczny, że na last minute, bo to było w ostatniej chwili, że Darek Miłek z Piotrkiem Wadeckim zdecydowali się go wziąć, ale myślę, że to był dobry ruch i tutaj Tomek pokazuje, że jest do drużyny przydatny. I rzeczywiście sprawdza się w takich wyścigach. Peleton już bardzo poszarpany na mniejsze grupki, na pojedynczych kolarzy. Tu właśnie widzimy jedną z takich grupek, w których zawsze znajdują się kolarze CCC Polkowice, bo jak wspominaliśmy, jest ich ponad 10 rywalizujących na trasie górskich szosowych Mistrzostw Polski i każdy wykonuje bardzo ciężką pracę, aby te medale zostały właśnie w CCC. Tak, tutaj przypomnę, że jeszcze, że tutaj z tyłu się toczy walka o medale Górskiego Mistrza Polski Młodzieżowców. I dlatego tutaj mamy Dominika Oborskiego, mamy tutaj tego Wawaka Bartłomieja, jest tu jeszcze Foltyn, blisko jedzie też. Oni walczą również o medale, o złoto, srebro i brąz. I widzimy, jaką prędkość osiągali kolarze na tym jednym, ale bardzo długim, kilkukilometrowym zjeździe. I było ślisko, trzeba było uważać, bo momentami padał deszcz, czasami bardziej, czasami mniej intensywnie, utrudniając na pewno kolarzom rywalizację. Na wysokości właśnie Borowic, tam są najdłuższe proste, no i tam rzeczywiście zawodnicy jechali nawet 90 km na godzinę. Natomiast ten już od Borowic, ten zjazd, gdzie już są te wiraże, takie dwa właściwie są i obaj w prawo, to tam ta szybkość już malała i zawodnicy wiedzą, że jest ślisko, że pada i należy hamować. W związku z tym jakby no, mało jest tutaj wywrotek i kraks, na szczęście. Coraz bliżej końca wyścigu. No i jak to się układa? Komunikaty sędziowskie mówią, że prowadzi Tomasz Marczyński. 35-38 sekund za nim jedzie jego kolega klubowy Łukasz Owsian. To właśnie Marczyński, który kolejny oderwał się z tej grupki, a później wspólnie złoty i srebrny medalista z ubiegłego roku, a więc Michał Podlaski i Marek Rutkiewicz. Marczyński właśnie tutaj jedzie sam, w pogoni za nim jest Łukasz Owsian, z tego co komunikatu, to żeśmy usłyszeli, i to jest taki scenariusz, gdzie prawdopodobnie Michał Podlaski będzie kolejny raz toczył bój o medal, tym razem prawdopodobnie brązowy, z Markiem Rutkiewiczem. 26 numer to Łukasz Owsian. On w pogoni za swoim kolegą klubowym Tomaszem Marczyńskim i za chwilę ostatnie okrążenie, ostatnia runda, a więc niewiele ponad 10 km. Będzie szybki zjazd, później ten długi podjazd, a tutaj właśnie na tym momencie trasy, gdzie jest ten najbardziej stromy podjazd, kolarze już się widzą. To Marczyński, on prowadzi, przed nim ostatni zjazd i ostatni podjazd, ale to już nie jest 30 kilka sekund, to już jest kilkanaście sekund przewagi i Łukasz Owsian czyżby czekał na swojego kolegę, aby wspólnie pracowali do samej mety. Zawodnicy na tym ostatnim odcinku jednego kilometra do tego szczytu, właśnie oni się widzą w odległości takich 40 sekund. I tutaj Łukasz dobrze Owsian zaatakował, widział na widelcu, miał tego Marczyńskiego, a ten z kolei też widział, że z tyłu idzie zawodnik z CZC. Widać, że tu się razem już połapali do kupy, no i właściwie można w tej chwili już jechać bezpieczniej. 40 sekund to nie jest wcale dużo. Także tutaj Michał Podlaski naprawdę dzisiaj ma znakomity dzień, gdzie kontroluje cały czas ten dystans i tą odległość między tymi zawodnikami z czołówki.
Widzieliśmy przed chwilą, kolarze wjechali do przesieki. Muszą wjechać na szczyt tej miejscowości, gdzie usytuowana jest meta i spojrzał tam w prawo Łukasz Owsian, wypatrując Michała Podlaskiego, najgroźniejszego rywala dla CCC na tych serpentynach. No ale czy spokojnie uda im się dojechać do mety? Czy Michał Podlaski już postawił sobie za cel powalczyć z Markiem Rutkiewiczem o brąz? A w tej sytuacji tak by się wydawało, że już chyba pogodził się z tym złotym i srebrnym medalem, bo mam jeszcze Marka Rutkiewicza na plecach i właściwie myślę, że się chyba tylko skupi teraz na tej walce o brązowy medal. A kolejni kolarze w odstępach kilkudziesięciosekundowych, a więc już raczej nikt nie zagrozi tym czterem kolarzom, którzy walczą o medale Mistrzostw Polski, tym bardziej, że są na ostatniej rundzie, a więc tutaj raczej już nikogo większy kryzys nie dopadnie. Tomasz Marczyński, Łukasz Owsian, jak rozegrają, jak się dogadają, jeśli chodzi o finisz? Przypomnijmy, Łukasz Owsian rok temu brązowy medalista górskich szosowych Mistrzostw Polski. W tym na pewno będzie tylko lepiej, tylko czy ze srebrnym, czy ze złotym medalem skończy tę rywalizację? No ja myślę, że tutaj tytuł będzie tylko formalnością, bo on i tak zostanie w CCC. Tomek Marczyński jest zawodnikiem bardziej utytułowanym, natomiast Łukasz Owsian miał znakomity sezon w tym roku jako koekipier, jako pomocnik w ekipie z opinii i dyrektora sportowego i z chłopaków. Jak z tymi co rozmawiałem, to on taką wykonuje właściwie czarną robotę w tej ekipie i nie zdziwiłbym się tutaj, jakby to jemu ten tytuł przypadł dzisiaj. No zobaczymy, nie chcę tu przesądzać. A więc ten wyścig rozgrywa się tak, jak wielu ekspertów sądziło, że ta silna ekipa CCC nie pozwoli sobie tu wydrzeć zwycięstwa wielu znakomitych kolarzy. Wspominałeś jeszcze przecież Jarosław Marycz, Bartłomiej Matysiak, aktualny mistrz Polski ze startu wspólnego, Jacek Morajko, Tomasz Kiendyś, Adrian Honkisz, który także zdobywał medale Mistrzostw Polski. No tutaj poziom zawodników w CCC nie ulega żadnej wątpliwości. To są zawodnicy, którzy rzeczywiście górują. Oni się ścigają właściwie w trochę w innej lidze już z proturami, obścigani są, jechali, przypomnę, Tour de Suisse i wiele innych wyścigów, że się liczą w ogóle w świecie. W związku z tym tutaj ich dominacja jest jakby naturalna, oczywista. Myślę, że ten tytuł w zeszłym roku, co wyrwał im Michał Podlaski, to był taką wypadkową przy pracy. Wszyscy liczyli, że Marek wygra ten mistrzostwo, no ale tak się stało. No i zbliżają się do mety. To już są ostatnie metry, ostatnie fragmenty trasy. Tam, gdzie widać te budynki, to już jest meta. 100 metrów widzimy. Tomasz Marczyński, Łukasz Owsian podziękowali sobie za to wspólne, niespełna okrążenie, które pokonali razem, ale wcześniej to była praca, przypomnijmy, całej drużyny CCC, tak aby te najcenniejsze medale zostały w ich posiadaniu. A więc kto pierwszy minie linię mety? Łukasz Owsian mistrzem Polski, tak, Tomasz Marczyński srebrnym medalistą. A ciekawe, jak się ułoży sytuacja w walce o brązowy medal. Michał Podlaski urwał się Markowi Rutkiewiczowi. Brawo dla zawodnika Active Jet. Okrzyk radości, zasłużone zwycięstwo. Czekamy jeszcze na najlepszego orlika. Czy to będzie Bartłomiej Wawak, czy może Dominik Oborski? Dominik Oborski, reprezentujący toruński klub kolarski Pacyfik, najlepszym orlikiem, a za nim finiszował wspomniany Bartłomiej Wawak. Wszystko w drużynie zagrało tak jak potrzeba, wyścig był bardzo ciężki, jednak od startu mieliśmy plan zrobić mocne tempo, żeby zostało jak najmniej osób i to się udało i potem już tylko rozgrywaliśmy, że tak powiem, między sobą wyścig. Chcieliśmy po prostu pokazać, że jesteśmy silni całą ekipą, no i dzisiaj wygrał Łukasz, przyjechaliśmy pierwszych dwóch na mecie, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Chciałem po prostu zdobyć naprawdę medal, a mówiłem przed startem, że nie musi to być koniecznie złoto, bo będzie naprawdę bardzo ciężko z konkurencją wygrać. Cieszę się, że się potoczyło tak jak potoczyło, zrobiłem brązowy medal, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Ponad 500 zawodników w wyścigach licencjonowanych, prawie 300 amatorów na tej samej trasie się ścigało, dzisiaj też w wyścigach. Także wydawać by się mogło, że pomimo tego, że trudna trasa, jednak nie wystraszyła ona zawodników, którzy przyjechali tu z całej Polski. Jesteśmy stolicą rowerową Polski, ścigają się tutaj szosowcy górscy, mieliśmy stosunkowo niedawno Tour de Pologne. Majka Włoszczowska jest obywatelką miasta Jeleniej Góry. Czyli jeżeli ktoś zastanawiał się, gdzie jeździć na rowerach, tylko u nas. Biało-czerwona koszulka mistrza Polski dla Łukasza Owsiana. Srebrnym medalistą w tym sezonie został Tomasz Marczyński, a brązowym Michał Podlaski. No Maciej Glawek zorganizował bardzo
ciekawe i interesujące Mistrzostwa Polski. To już po raz kolejny, gdzie te mistrzostwa odbyły się w Karkonoszach i myślę, że to był udany wyścig. Przede wszystkim udany wyścig był dla kolarzy CCC Polsat, ale również dla Active Jet. Michał Podlaski, który zapowiadał, odgrażał się, że będzie walczył o medale Mistrzostw Polski, rzeczywiście sprostał temu zadaniu, choć wsparcia w swojej ekipie praktycznie nie miał. Sam walczył od samego początku. Zasłużone zwycięstwo Łukasza Owsiana, który zasłużył podczas całego sezonu swoją pracą dla teamu, dla ekipy. No, potwierdził swoją klasę również, przypomnę, Maciej Paterski, który z tyłu kontrolując zajął 5. miejsce, ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na takich zawodników jak Oborski Dominik, który wywalczył tytuł mistrza Polski w Orlikach, a także MT Bowca, który się ściga w JBG 2, Bartłomieja Wawaka, który zajął 2. miejsce w klasyfikacji młodzieżowej. Przypomnę, że obaj zawodnicy, którzy zostali mistrzami Polski dzisiaj, to są jeden obecny zawodnik CCC, Łukasz Owsian, wychowany w Pacyfiku Toruń, a Dominik Oborski to jest aktualny mistrz Polski, który również jest wychowankiem Pacyfiku i Leszka Szyszkowskiego. Także gratuluję i oby takie mistrzostwa się odbywały co roku. Naprawdę trasa była niedługa, ale selektywna, ciężka. Warunki też nie sprzyjały kolarzom.